policjanci, spisali fajny protokół. Pani oszczędzała cały rok, żeby mogła sobie węgiel kupić. I po tygodniu przychodzi do niej pismo, że sprawa zostaje umorzona za małą szkodliwość czynu. Nie rozumiem pewnych rzeczy, jak w ciągu tygodnia można było wszystko zbadać, a tym bardziej, że w sumie mieli podane jak na tacy samochód z monitoringu przy sklepie, gdzie pan Jazgar nagrał płytę z tym samochodem, który dokonał tej kradzieży. I w sumie ci policjanci wasi nie zrobili w tej kwestii nic, a przyszło pismo, że ta sprawa zostaje umorzona, więc... Nie po tygodniu, jak to jest? Są, tylko po 5 dniach. Po 5 dniach. Dokładnie 5 dni było umorzone. I po prostu, no dla mnie jest to dziwne. Chyba są jakieś reguły, czy jakieś normy, gdzie na przykład w ciągu miesiąca, jeżeli nie uda nam się, no wtedy jest to zrobione, a był to naprawdę krótki termin, a ta pani zbierała cały rok. Może dla kogoś 3,5 tysiąca jest to mała kwota, ale dla niej, no niestety, było to bardzo dużo, bo ma emerytury chyba 850. Proszę, pan radny. Panie Przewodniczący, mi w tej prezentacji trochę zabrakło informacji, bo no nie wierzę, czy gmina Jarocin i tu nasze gminy wolne są od przestępstw narkotykowych, bo no zawsze jakieś tam te zdarzenia są, czy rzeczywiście nie ma jakiejś tego handlu narkotykami już, czy nasza gmina i w ogóle powiat jest wolny od przestępstw narkotykowych, bo one są równie groźne, nawet może bardziej groźniejsze niż przestępstwa alkoholowe. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze są pytania? Widzę. Proszę, czy pan komendant. Czy panowie przyjmują się do tego? Tak, oczywiście. Jeśli chodzi o przestępczość narkotykową, było to pokazane na slajdzie. Przestępczość narkotykowa na terenie powiatu to jest 8,5% w skali przestępczości. Może to za szybko było pokazane, także przestępczość narkotykowa jest i na pewno musimy ją zwalczać. Nie mam informacji na temat ilości zdarzeń, które odnotowaliśmy na terenie gminy Chodki. Z tego co przypominam, nie było takich zdarzeń, ale to mówmy się, że na następną sesję odpowiemy co do liczb. Jeśli chodzi o to zdarzenie, które pani mówiła, na pewno nie było coś umorzone na małą szkodliwość czynu.